Proszę przewodniczącego samorządu Pniówskiego. Proszę wszystkich o powstanie. To chyba. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Mam powtórzenie z historii, a jest nie ma. Byliśmy z nami na próbie apelu z dekady 11 listopada. A co to za święto? Pierwszego było święto w czasie. Dzień policjanta albo pielęgniarki. A, wiem! Dzień Pagarowicza, bo przypominam, nie pyta do szkoły. A jeden książę nawet zdobył się w rzece. W 1930 roku wybuchło powstanie listopadowe. Doszło do wojny z starską armią. A co to ma wspólnego ze mną? To pewnie było gdzieś daleko. Wcale nie. Bitwa pod Ostrą Łęką, choć nie rozstrzygnięta, wykazała walory wojsk polskich, świetne wyszkolenie, zwłaszcza artylerii dowodzonej przez Józefa Brema. Przez wsie naszej gminy i przez Pułtów wycofano się do Warszawy. Thank you.
wzlepiony ton, ofiarny stos, wlepiony ton, żołnierska buta, wlepiony ton, tracęców los. Polsko, nie jesteś już niewolnicą. Łańcuch twój kajdan stał się tym łańcuchem, na którym słał osobliwą stolicą. Ten stos rodaczy w górę. Burzą zęby krat, zepi kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wybi burzą zęby krat, zepi kajdany po łambat. Wiem, na naszym komentarzu jest grup żołnierza z 1920 roku. Może chodźmy i zaniesiemy te świece. Jest na drogi, z którą ty masz przed sobą. Jeszcze się tak, jak ty czujesz. To jest twoja droga i nic z tego nie zmieni. Możesz prosić o radę, ale decydować musisz sam. Posłuchaj głosu swojego wewnętrznego nauczyciela. Bóg nie zostawił cię samego. W twoich myślach nie ma tego. Wszystkim wykonawcom tego przepięknego montażu słowno-muzycznego ukazującego historię naszego narodu, a także za te mądre rady przewodniczącego samorządu i Kingi, jak być wolnym, prawda?